Weźmy sobie tak rozdziałami polecimy. Godzinę 20 trwa taki prep, czyli zbieranie itemów, robienie builda i tak dalej. Dobra, to weźmy sobie Margita na początek. Szymon gra, on gra z tymi Starfistami, tak? Kajdany Margita. No on na tym etapie miał już te kajdany. Ja w ogóle nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak kajdany Margita. Żeby można było go zatrzymać, nie? No bo on jest omenem, czyli teoretycznie takie kajdany na niego działają. Iron Ball. Aha, nie Starfisty, Iron Ball. Kajdany są w pierwszej lokacji, to ja w ogóle nie pamiętam, że miał te kajdany. Aha, to w ogóle, to ja olałem te... O kurwa, co? Cześć. Złapał go w kajdany. Trzy hity. I czwarty stagger. Cztery hity. Gość robi Margita na cztery strzały, nie? Ja wiem, że to wszystko jest kwestia prepów. Wszystko jest kwestia ekwipunku, odpowiedniego builda. Ja to rozumiem, ale mimo wszystko robić takiego bossa na cztery strzały jakimiś kurwa kulkami na ręce. Przyżwij sobie Samona jeszcze. Bądź takim chujem, że oprócz tego, że robisz prepa półtorej godziny, to jeszcze se Samony przyzwij. A ja bym miał w dupie, jak on by se tego Samona przyzwał. Mógłby se go przyzwać, nie? No ale to jest, rozumiem, taki challenge, że nie da się, że nie można przyzywać Samonów chyba, nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie znam się, kompletnie się nie znam. Ja od razu mówię, ja się kompletnie nie znam na tych wszystkich challenge'ach Eldenowych, Soulsowych i tak dalej. Ja jestem totalnym enjoyerem, po prostu gram w grę. Grałem w nią bez Samonów, ale gram w grę. I ja miałbym totalnie w dupie, jak on by to robił z Samonami. Ale rozumiem, że pewnie nie może. Że są jakieś, właśnie, są jakieś kategorie, gdzie, że nie można, nie, po prostu. Że jak robisz no-hita z Samonami, to musisz zaznaczyć z Samonami, okej. Kurde, muszę sobie kiedyś zrobić jakiś challenge. Może sobie jakiś gotikowy challenge strzelę, o, to by było spoko. Bo ja się nie nadaję do soulsowych challenge'y, ja bym, kurwa, padł po dwóch minutach w takim challenge'u, nie? Dobra, lecimy dalej. Albo jestem ciekaw, jak on zrobi no-hita na drodze do Godrika, o, na przykład. I jeszcze przez główną bramę się skurczybyk przebija, nie? Jak on to zrobi? Najpierw się skrada. A, bo on ma jakiś czar niewidzialności, czy co to jest? Znaczy nie, że nic niewidzialności, tylko takiej niewykrywalności, tak? Jak to się nazywa? Nie wydajesz odgłosów. Aha, dobra. Na blisko go zobaczą. Aha, dobra. A, on tak to zrobił. Okej. Okay. Jak se go minął? Ich. Ha, ja pierdolę. No tak, bo go nie słyszą. A ci na balistach, oni się nie od... Oni nie odejdą od balist, nie? Oni są do nich, że tak powiem, przyczepieni. Więc możesz sobie obok nich przebiec, a i tak oni nie odejdą od tych balist, bo będą cały czas do nich przyczepieni. A co on ma za eliksir w sumie? Kurde. On to pokaże, jaki ma eliksir? Nie pokaże. Cholera, trzeba by było w prepie zobaczyć. No dobra, dawaj tego no-hitka. On musi pamiętać, on musi dosłownie pamiętać chyba wszystkie możliwe ataki każdego bossa, nie? Wyprowadźcie mnie z błędu, ale wydaje mi się, że jak ktoś robi takiego no-hita, to musi znać przynajmniej 90% ataków bossa i wiedzieć, w którym momencie zaatakuje. Zaklikuje bossa, zanim się rozkręci, ale no dobra, ale zanim on zaatakuje bossa, to ten boss zdąży już do niego podbiec i zacząć wyprowadzać jakiś atak. To znaczy tak jak teraz jest z Godrikiem. Godrik już do niego leci i wyprowadza cios. O, teraz jest kolejny. I on musi wiedzieć, jak się zachować w tym momencie, nie? Po prostu. O to mi chodzi. Musisz wiedzieć, jak się zachowa boss i jak ty się musisz zachować w momencie, kiedy do tego bossa podchodzisz. Jak robisz takie challenge. I ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że taka osoba poświęca bardzo dużo czasu na to, żeby udoskonalić swoje przystosowanie do danej sytuacji w walce z bossem. Wiecie, o co mi chodzi. Raz. Dwa. Już mu stagera zbił. A czemu on go w plecy bije? A, bo on się transformuje! To znaczy, aha, czyli że jak on był z przodu niego, to byłby narażony na jakiegoś strzała może od niego, nie wiem, nie pamiętam. No dobra. A, i teraz właśnie. Normalnie na tym etapie, a, bo toporem by walnął, właśnie. Normalnie na tym etapie, jak się wchodzi w drugą fazę, to pamiętam, że ja uciekałem od tego ognia. Uciekałem od tego ognia, a on po prostu zaczął w niego biec. Bez żadnego strachu zaczął w niego biec, nie? I dwa hity i do widzenia. Niesamowite. A, i łapek używa. I on w tym prepie musi te łapki sobie zdobyć. Okej. Zajebiście. Nice. Przewińmy sobie do Radana. Ale to trzeba być zmotywowanym do takiej bitwy. Znaczy do takiego challenge'u. Dobra. Ucieka.
ja pierdolę. I co, on przestaje strzelać? Ej, co jest? Ty, ty... On strzela gdzieś, kurwa, w powietrze tam dalej. A, dobra, odpalił się. Ej, to jest normalne? Wow. Że po prostu sobie odbiegł na koniu kawałek, ominął jedną strzałę i poczekał, aż boss do niego ten, boss do niego przyjdzie, nie? Że ta mała wie, że tak się stanie. No musiał wiedzieć, że tak się stanie. Ja po prostu jestem pod wrażeniem, że takie rzeczy się dzieją, w sensie jakby dla mnie, dla osoby, która przechodziła te bossy totalnie tak, jak się powinno przechodzić te bossy. Jak widzę, że ktoś robi coś takiego, to się po prostu dziwię, że to działa, że są takie glitche, bugi, znaczy nie wiem, czy to można nazwać bugami, ale można to nazwać jakimiś takimi, nie wiem, trikami. Okej, no dobra, robi sobie raz. Widzę, że trzyma się jak najbliżej niego, tak jak ja się trzymałem. Tak mi polecono trzymać się jak najbliżej niego. Śmieszny jest ten koń między nogami Radana, nie? To jest niesamowite. Dobra, cyk. On się teraz w kometę powinien zamienić. Co? Let's go. Ja pierdolę. On się nawet nie zdążył zamienić w ten... On się nawet nie zdążył zamienić w tą kometę. On zrobił dwa uniki na nim. No tak, ale on musiał wiedzieć, w jaki sposób ten boss atakuje, bo on musiał wiedzieć, że okej, będę pod nim, to znaczy, że boss mnie nie trafi. W momencie, kiedy jestem pod nim, to ten boss mnie nie trafi. Nie muszę rolować. Radana zrobił w... Ile on zrobił tego Radana? W kilka sekund. Kilkanaście sekund. Niesamowite. Okej. Okay. On cały czas używa tego triku na wyciszenie kroków. To jest ultra przydatne. Bo ten skill wyciszenia kroków jest chyba w ogóle takim must have'em, jak robisz no hita w pewnych momentach. Że bez tego w ogóle tego nie zrobisz. No przecież jak nie użyjesz tego triku, to cię zjedzą mobki. Dobra, raz. Dwa. O, skoczył. On to przeskoczył. No i tu się kłania nauka bossa. Tu się kłania nauka bossa, ewidentnie. Bo on nie roluje nawet tego tąpnięcia, tylko przeskakuje. Okej, okay, bardzo ładnie sobie poradził. Bardzo łatwo. Dobra. Okej, okay, kajdany. Raz. Dwa. Trzy. Ja pierdolę. Dobrze. On go też zaklika, zanim on zdąży cokolwiek zrobić. No oczywiście, no. Przecież to nawet nie można nazwać walką, to po prostu jest zaklikanie typa. Zaczynamy trudną część rana w tym momencie. Zaczynamy trudną część rana w tym momencie. Do tej pory to było, kurwa, wiecie, S, nie? Jakby spacerek. Ja tam tylko klikam lewym przyciskiem. Nie, on gra na padzie, to tam. Ja tam klikam tylko jeden, tam przyciskam. Wiecie, od ataku, nie? Luz. Niesamowity jest chłop. Margit był easy. Radan był easy. Godric trzeba było wiedzieć, jak się ustawić i wiedzieć, że trzeba podbić do bossa, jak on dzieje ogniem i tak dalej. Godfrey, złoty. To była jedyna taka walka tak naprawdę. Morgoth to było po prostu zwyczajnie zaklikanie typa. Bez żadnego tam zbędnego skakania, rolowania i tego typu pierdoletów. Ale zobaczymy, co będzie dalej. Fire Giant, tragedia. Jeden z najbardziej spierdolonych bossów. Ciekawostka, Radan ma tyle samo HP co Morgoth? No nie, no nie. Poważnie? Nie pierdol. HP 10399. Że ten Radan, a to on ma nawet mniej, 9500. To prawie tyle samo, no. Ten nawet ma mniej. Fire Giant, lecimy. Ale co, walka ze stopą tutaj jest. Praktycznie. O. A, dobra. Ja pierdolę. A imprensy przy sładzeniu z konia, nie? Niesamowite. I walka ze stopą. Ale kurna, ten gigant ma tak niesamowicie dużo życia. Ile on ma życia? Aż sobie to wygoogluję. 42363. No ja pierdolę, przecież to jest od cholery. A czemu on rzuca garnek snu tutaj? Proszę o wytłumaczenie. Żeby go uśpić, w sensie, żeby on się nie ruszał? No to musi ominąć te ognie wszystkie.
Ciach, ciach, ciach. Wow, fart. Znaczy skill, ale u mnie to byłby fart. Talon se tu łatwo to robi. Gościu ma taką essę, że to jest szok. Gówno boss pierdolony. Dokładnie to samo, co pomyślałem, jak robiłem tego Fire Gianta. O, Godskin duo to może być bardzo ciekawe. To może być bardzo ciekawe. Znowu garnek snu. Oj, niepotrzebnie w ten sposób. I faktycznie to ich usypia. Robisz tak? Robisz tak? Robisz tak? Robisz tak? Nie, kurwa jest, nie? No. I tak raz, i tak dwa, i tak trzy. Poczekaj. Raz, dwa, trzy. I co, teraz nie wstanie? No bo to było tak, że oni się odradzali przecież. No. I raz, i dwa. No. I trzy, cztery. On zadał mu damage, jak on nie miał życia. Jak to jest możliwe? Pa. Cyk. Zabija go. I zadaje damage. Bo jest hitbox jeszcze. A no tak, gra nie strzaiła, że ten typ już zginął. To jakby, no tak. No. Oj. A i się odrodził, odrodził się. Ale to zdodżował. Jest! Kurwa mać! Jezu, ale się zgrzał, nie? Jestem w stanie wyobrazić sobie, jak on się zgrzał w tym momencie, jak on się kurwa zagotował. Bo jakby było inne RNG i jakby się wylosowało trudniejsze, na zasadzie, że na przykład ten gruby podbija do niego i go wali taką seryjką ataków, albo na przykład zaczyna się kręcić, to mogłoby się bardzo źle skończyć. Wydaje mi się, że miał tutaj troszeczkę szczęścia. Odetchnął w chuj, nie? Odetchnął. Maliket to jest jeden z najlepszych bossów w tej grze. Kolejny boss, schemat. No tak, no jakby ja jestem w stanie to zrozumieć. To są schematy, których musisz się nauczyć. To są mechaniki, które musisz się nauczyć. Że ten boss w tym momencie zachowa się tak i tak. I prawdopodobnie schemat jest po prostu powtarzalny. No, znaczy schemat z definicji jest powtarzalny. Że wiesz, jak się boss zachowa w pewnym momencie. I ty musisz mieć idealnie wyliczone, co wtedy zrobić. Na co możesz sobie pozwolić, a co nie. Dlatego podejścia do takich challenge'y wymagają niesamowicie dużo czasu. To jest 33 run. Nie wiem, jak wyglądały poprzednie rany, ale prawdopodobnie wyglądało to tak, że po prostu wywalił się na którymś bossie, bo na przykład, nie wiem, zrobił coś o dosłownie sekundę za późno, albo zrobił coś o sekundę za wcześnie, albo boss nagle stwierdził, że on zrobi coś zupełnie innego, mimo pewnych mechanik, które powinny wtedy wejść, to się na przykład nie uruchomiły w jakiś sposób. I boss się zachował zupełnie inaczej, nieprzewidywalnie, i taki run już potem idzie się jebać, albo liczysz na fart. Nie wiem, jakby ja mam za mało doświadczenia, żeby wnioskować takie rzeczy. Ale są pewne elementy, na które nie masz 100% wpływu. Ja wiem, że gra to jest coś zaprogramowanego, ale to też jest tak, że coś się może nagle odpierdolić, nieprzewidzianego. Dopiero się uczył i poprawki robił. No właśnie, pierwszy run mógł być bez przygotowania. I potem poprawki. Znaczy nie no, jakby każdy run musisz robić z przygotowaniem w pewnym sensie, nie? Okazuje się, że na przykład, nie wiem, to przygotowanie nie do końca działało. Że miał jakieś przygotowanie, ale musiał to poprawiać kilkakrotnie. Bo na przykład coś było nie tak, bo miał za mało jakiegoś przedmiotu. Brakowało mu jakiegoś, nie wiem, garnka jednego. Coś takiego. Buffy, okej. Okay. Miksturka. Mhm. Dobra, właściwa walka. Tu jest właściwa walka. Tu już widać, że nie ma takiej Essuni, jak na początku. I musi wyczekać ten moment, w którym będzie mógł go zaatakować w ogóle. Ja bym się już wyjebał 20 razy. Hop. Dobra, druga faza. Druga faza jest gorsza niż pierwsza. Lol. Niemożliwe. Źle jest. Nie no, jak źle. Zajebiście jest. Jeszcze raz. Oh fucking. Oh fucking. Oh fucking. Oh fucking. Ja już bym miał mokro, nie? Dobiję go. Nie dobiję go. Ty! Patrzcie, widzisz to? Niż stopa. Pa, pa, pa.
Teraz. W tym momencie, kurwa. W tym momencie. Tu mu nie weszło. No, jak mi na radanie, nie? Większość ra... Patrzcie, jaki fart. No przecież to powinno go zabić. Ja wiem, że on był przed mieczem. On był na wysokości jego ręki. Ale jak na moje, to tu hitbox nie siadł bossowi po prostu. Nie wiem, jakimś fartem. To był fart. Nie trafił mnie. No właśnie. Dokładnie moja reakcja. Nie trafił go jakimś cudem. Ja rozumiem, schematy schematami, mechaniki mechanikami. Ale trzeba mieć dużo szczęścia. Tak jak teraz. No dobra. O Jezu, ten Gideon to było takie gówno. Ale z racji tego, że on prawdopodobnie nie robił żadnych pobocznych questów, albo robił jakąś znikomą ilość tych pobocznych questów, to ten Gideon nie będzie taki trudny. U mnie ten Gideon był strasznym skurwysynem. Siemo. A on ma nieśmiertelność do pewnego momentu. Pa. Czy jak on by go zaatakował wcześniej, to miałby nieśmiertelność? Aha, dobra, czyli możesz po prostu sobie na wyjebce do niego podbiec od razu i go po prostu walnąć, nie? Musisz w konkretne zdanie. Czyli jakbyś go uderzył wcześniej, niż załóżmy to zdanie, które tutaj padło. O, Elden Lord. I tutaj, po tym zdaniu, musisz go pierdyknąć, bo inaczej się odwróci i zacznie cię bić, tak? No to jest kolejna mechanika, której po prostu musisz się nauczyć. Musisz wiedzieć i tyle. Tu podejrzewam, że tu będzie normalna walka. Jest to. Mhm. Ja jestem ciekaw drugiej fazy. Plusem tego wszystkiego jest to, że on ma lekkie rolki i szybko unika ataków. A i tu jest ta przerwa. On tu pyka raz, okej. No właśnie, i zobaczymy, o co chodzi z drugą, nie? Dobra, cyk. Nienawidzę tego. Nienawidziłem tego. I tu też jest chyba kwestia RNG, jak mu się trafi, nie? Kiedy on zaatakuje? Kiedy on ma okienko na atak? Grę mu zacięło, widać było. Okej. 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 Okej, tu już nie ryzykował drugiego hita, widać było. I GG. Ja pierdolę, nie, chłop jest niesamowity. Godfrey na drugiej fazie jest przepierdzielony. Radagon powinien być prostszy niż Godfrey na drugiej fazie. Chyba. Ostatni boss, czujecie tą presję? Typ wchodzi do ostatniego bossa. Prawie 3 godziny grania. Ręce mu chodzą prawdopodobnie już tak, nie? I on mu od razu z buta wypierdzieli, nie? O. Co jest? Aha, dobra. No nie wierzę w to. Nie wierzę i to tyle. I on ginie. Ja pierdolę. Nie wierzę w to, że to tak poszło łatwo. Dobra, ale jeszcze Elden Beast. No to ten Radagon to jest prostszy niż ten Godfrey. Przecież ten Godfrey to jest chyba najtrudniejszy boss ze wszystkich. A o nie, Maliket. Dobra, Maliket i Godfrey. Najtrudniejsze bossy, bo tam jest właściwa walka, faktycznie. Elden Beast. Raz, dwa. Na początku można było go walić, pamiętam. Początek jest łatwy. On tutaj zieje ogniem, tu też możesz go walić. Po ogonie. Ale dziwne, że ten ogień go nie walnął, nie? Patrzcie, w tym momencie. Dziwne, dziwne. Ale okej, taki hitbox po prostu jest. Ja nie wiedziałem, że jest taki hitbox. Ja się trzymałem bardziej z dala od tego ognia, bo się bałem. Cyk. Cyk, cyk. A czemu on? A, bo on go zestagerował. On mu stagera wywalił. Okej, rozumiem. Ale jaja. Zajebiste. Zajebiste, szacun. To jest,
kurwa tyle czasu, tyle nerwów, że to naprawdę trzeba mieć psychę, nie? I nie mówię tutaj tylko o nim, mówię tutaj o wszystkich challengerach, którzy robili takiego no-hita. Mega szacun. I mówię to z punktu widzenia takiego gościa, który no, jest enjoyerem po prostu gierek.